Siemaneczko z tej strony mi Sims a na waszych ekranach już 22 dzień vlog masu Sims masu i powiem wam tak na wstępie że patrząc tutaj na śnieg na ekranie stwierdzam że zima w Simsach jest jak nasza zima w naszym ludzkim życiu to znaczy cały grudzień gdzieś ten śnieg się przewijał a jak jest kilka dni przed Wigilią to wszystko zaczęło się topić także tak samo jak tutaj właśnie w Simowym świecie bo tutaj też widzę że niestety opady śniegu pomału ustają i gwiazdka chyba nie będzie biała. No nic i tak oczywiście będziemy się nie ucieszyli. Zobaczmy co u naszej rodziny. I słuchajcie, ponieważ w poprzednim odcinku nasza Laura miała urodziny. Osoby tej siedzi przy telewizorze. Ostatnio coraz częściej go ogląda. Możliwe, że po prostu lubi pringleski. Zobaczcie, tutaj sobie siedzi i podjada. Jaka jest szczęśliwa i zadowolona. Podjęliśmy decyzję, że jej mama też musi mieć urodziny, żeby tutaj po prostu była zachowana jakaś taka ciągłość. Wiecie, wieku czy tam nie wiem jak to nazwać. Może bardziej pokoleniowa po prostu? No i tak, chciałam dzisiaj zrobić urodziny mamie. Ale mama Laura nie cieszy się z tego, że się starzeje i w tajemnicy przed wszystkimi sama sobie urodziny zrobiła. Te możecie ją zobaczyć. Przy okazji też oczywiście urodziny miała Elizabeth i Dominika, czyli siostry Laury i myślę, że dzisiaj po prostu, żeby się z nimi wszystkimi spotkać, uczcić te ich urodziny bez obchodzenia tych urodzin, żeby nie urazić oczywiście Jane, że się starzeje, chociaż no niestety i ją ząbek czasu dopadł. Spotkamy się wszyscy. Uwaga, u podnóża góry Komorebi? Tak się ona nazywa? I pojedziemy z dzieciaczkami na senki. No wiadomo, nasze dzieci nie będą mogły w tym uciec, uczestniczyć, ale chociaż pobawią się w śniegu. Także od razu klikamy właśnie podróżuj. Bierzemy Filipa, bierzemy Lili, Feliksa, Marko oczywiście nie, Dominikę, naszą siostrę. Gdzieś tutaj musi być jeszcze Elizabeth. Nie wiem czy ją tutaj widzicie. O, jest Elizabeth. Bierzemy Edwarda. I bierzemy naszą Jane, która dziwnie wygląda w białych włosach, no ale cóż, tak jak mówiłam, wiek czasu i ją dopadł, także nie ma się co dziwić. Chodźcie, zbieramy się wszyscy, wiem, że Felix gdzie powinien iść do pracy, ale rodzina zawsze stała dla nich na pierwszym miejscu i oczywiście weźmie sobie wolne. Dobra moi drodzy, do zobaczenia już na miejscu. I uwaga moi drodzy, przybyliśmy na miejsce, zobaczcie, góra gdzieś tam nam się jawi, jako wieczny nasz cel, myślę, że kiedyś ją zdobędziemy, ale to nie po to dzisiaj tutaj przybyliśmy, gdzie jest nasza rodzina, halo, ja się rozglądam, poczekajcie, może tak będzie mi po prostu łatwiej, no nigdy bym ich nie znalazła, zobaczcie jak licznie przybyli, ale no dzisiaj chciałabym się troszeczkę skupić na Jane, bo uwaga, uwaga, naprawdę, jak widzimy, jest już emerytką, stoi tutaj razem ze swoim mężem, patrzcie, nawet życzliwie na siebie spoglądają, także może kryzys w ich związku, który podejrzewaliśmy po tym, że widzieliśmy ostatnio, jak ona była z innym mężczyzną na jakimś takim spotkaniu w restauracji, może to wszystko tylko nam się wydawało, przynajmniej pragnę w to wierzyć. Czy ty znowu miałaś problem z pieluszką? No ale ja was, dzieci, proszę, przecież już się nauczyliście korzystać z nocniczka, korzystajcie z niego, na dzień dobry w takim układzie tutaj spróbujemy oczywiście cię przewinąć, e, przewiń i zmienić i nie Ci od razu strój, no bo nie możesz być tak ubrana tej zimą. No daj spokój malutka, garderoba na taki tutaj czas macie takie grubsze kurteczki, niż tylko sweterki z miśkami. I od razu cię w nią przebierzemy, oczywiście. Ciebie tak samo, Filipie, bo też widzę, że stoisz już Twoim plecaczkiem, a to jednak taka pogoda absolutnie nie jest. Jesteśmy naprawdę w skrajnej zimie i musimy uważać, żebyście nam się nie zaziębili. No i co, przyjrzyjmy się również Dominice i, El i Elizabeth, które jak widzimy, są już małymi dzieciaczkami, patrzą na siostry jak zaczarowane. Także wiesz, co, słuchaj, właściwie tą pieluszką się nie przejmujmy aż tak. Nie się może tym zajmie, Felix. Ty tutaj troszeczkę porozmawiasz z Twoimi siostrami, jakby nie było. Także więcej opieka. Przewin, proszę bardzo. A ty tutaj porozmawiaj z Dominiką, powiedz jej, że wygląda fantastycznie, pochwal ją szczerze, tutaj siostry drugą też, zobaczcie, są ubrane bardzo podobnie, zbliżone do siebie, możliwe, że były w jednym sklepie i jako bliźniaczki od siebie po prostu odpatrywały, my wiemy, że one nie do końca są bliźniaczkami, jedna z nich przyszła szybciej na świat, druga później, ale powiedzmy, że jedna była wcześniakiem, a druga urodziła się troszkę za późno i są w zbliżonym bardzo mocno wieku, dlatego tak będziemy je trochę traktowały jako te jakieś bliźniaczki, obejmij czule, potem tutaj siostrę też od razu może obejmij czule. No i co? I oczywiście przy... Idziemy tam, po co tutaj przyjechaliśmy, a dzisiaj przyjechaliśmy moi mili na sanki, także zapraszam Was tutaj wszystkich. No wiadomo, nasze dzieciaki nie będą mogły brać w tym udziału, to one się będą bawiły tej śniegiem, a tymczasem proszę, idź na sanki z. idzie iść z wszystkimi naraz, chyba nie, chyba z jedną osobą maksymalnie. Także ty pójdziesz z Dominiką, Felix, a ja bym chciała, żebyś ty poszedł na sanki wielokrotnie, a nie sam, poczekaj, nie sam, nie tak, nie tak. Chodźcie w ogóle tej przyjdzie tutaj wszyscy, może? Nie, nie można tak zrobić, także tak, idź na sanki z. Nie wiem, czy ty w ogóle tutaj, Znasz naszą. No nie znasz tych maluchów, no co ty teraz? A patrzcie, można iść na sanki z dzieciakami małymi. Ej, no super, spróbujemy, może nam się uda. Zobaczymy, Felix bierze małą Lili. Ej, no fantastycznie, a ja to ostatnio przegapiłam, bo ja myślałam, że dzieciaki nie mogą iść na sanki. No wiecie, wy co, zobaczcie, i co zjedziemy razem z małą? I uwaga, czyżby naprawdę miało nam się udać? Zerkam tutaj wzrokiem z niedowierzaniem, bo byłam przekonana, że takie małe dzieci nie mogą jeździć na sankach, bo mogłaby się im stać krzywda, ale chyba jednak mogą. Patrzcie, pakuje się z tatą, no nie do wiary. Ej, naprawdę, fantastycznie, tylko się proszę nie wywróćcie, Felix, uważaj. Myślę, że Laura by Ci nigdy nie wybaczyła, gdybyś coś zrobił małej Lili, ale chyba dojeżdżacie bezpiecznie, zobaczcie. Ej, no fantastycznie, no to oczywiście bierzemy Filipa i jedziemy dalej. Ja naprawdę byłam przekonana, że się nie da, także dobra, słuchaj. E, idź na sanki z wielokrotnie, Ty weźmiesz Lili, a Ty jak tutaj zjedziesz już z siostrą, to weźmiesz małego. O, patrz, jedzie z siostrą. O, one jadą na takim trochę gorszym, patrzcie jak skaczą. Chyba bawią się fantastycznie, mam powiem szczerze, mam nadzieję, że bezpiecznie dojadą dojechały. Dobra, słuchaj, mogłabyś teraz pójść jeszcze raz, zjechać na sankach z tutaj oczywiście z Elizabeth, żeby nie faworyzować żadnej z sióstr. Ty w tym czasie przyjdź tutaj już maluszku, nie płacz, zjedziesz na sankach za chwilę z mamusią, tylko no, musisz chwileczkę poczekać, bo mama będzie najpierw zjeżdżała tutaj ze swoją drugą siostrą. Zobaczymy, szybko biegnie tutaj po naszą Elisabeth chyba, nie? Bo z Dominików już chyba zjeżdżałaś, także szybko chodź, spróbuj załatwić, żeby to z Tobą przyszła. Tu widzimy, nasi rodzice stoją, rozmawiają, podziwiają, chyba nie mają ochoty się włączyć, ale to nic. Najważniejsze, że tutaj wszyscy my się bawimy, razem, e, wspólnie, że oni tutaj są, może obserwują, może im to po prostu wystarczy, wiecie, też są w takim wieku, gdzie może de facto bolą ich plecy i nie chcą po prostu ryzykować, o, tutaj po raz kolejny zjeżdżamy, także no fantastycznie, uważam, że to jest super dla naszych maluchów, słuchaj, właściwie teraz mógłbyś już Lili dać spokój i może ty po prostu pójdziesz na sanki wielokrotnie z Filipem, powiedzmy, że Laura nie będzie z nim tutaj chodziła, bo przykładowo obawia się, że mogłaby nie poradzić sobie z takimi dużymi sankami i mogłoby się coś z dzieciaczką stać, no a Felix jednak jako mężczyzna jest silniejszy i sobie na pewno poradzi. Chodź, Kaj, tata cię weźmie na sanki, nie bądź smutny. Czemu wy jesteście tacy smutni? Współdzielony smutek, ale tutaj nikt nie jest smutny. Pobawcie się w śniegu, proszę bardzo, troszeczkę spędźcie tego czasu aktywnie. O, tam ktoś widzimy wywinął ko kozła na nartach, a tymczasem siadamy tutaj z naszą z drugą siostrzyczką i pędzimy, odpychamy się, Laura szybko odpycha, poczekajcie, ja sobie tutaj troszeczkę Przybliżę i jedziemy dalej, też ze skoczni. Nie, chyba one wybrały taki spokojniejszy zjazd, ale to nic. Widzimy, że Felix dostał podwyżkę, super, rewelacja. Dzisiaj ja bym chciała, żebyś jednak zdecydował się wziąć chyba dzień wolny, albo weźmiemy pracuj z domu i jak wrócimy do domu, to wykonamy to zadanie. Bo ostatnio wróciliśmy z randki, nie wiem czy robiłam to na wizji, czy nie, ale również wykonałam te pobieranie y, tej sadzonki, także udało nam się wykonać wszystkie polecenia szefa, zanim poszliśmy do pracy. Dobra, zjeżdżajmy dalej, potem możemy iść spróbować. Nie, cały czas tutaj walczymy. Ze sankami, nadal sobie zjeżdża z Elizabeth. Teraz widzimy Felix, wziął Filipa, żeby nie było, tak jak mówiłam, że faworyzujemy Lili i też z nim oczywiście pojedziemy na saneczkach. Szybko wbiegamy na górę, kładziemy go, wstrzykujemy sanie i jedziemy. Także fantastycznie. Uważam, że takie dni są oczywiście potrzebne, żeby budować wspomnienia naszym dzieciom. Tu widzimy, siadamy z siostrą, relacje zacieśniamy, także też fantastycznie. Chyba teraz wybraliśmy się na skocznie. Dokładnie tak, dziewczyny, na szczęście, bezpieczeństwo. Chyba docierają na dół. Oj, 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 a jednak za szybko je pochwaliłam, bo zobaczcie, co się tutaj wydarzyło, wywinęły orła, ta myśli o swojej matce, coś na takiej zasadzie. Mamo ratunku, siostra mnie prawie zabiła, ale nie martwcie się, mam nadzieję, że nic wam nie jest. Poczekaj, nie zjeżdżaj z nią. Upewnij się, że nic jej się nie stało. Nie wiem, o pochwal szczerze, że jest taka dzielna. Potem może zapytaj o szkołę, nie wiem, co byście mogli porozmawiać. Jeszcze narzekaj, że to wiatr was zepchnął, a my tymczasem zobaczymy, jak pójdzie Felixowi. Wiadomo, że on wybierze jakiś sposób. No, a przynajmniej mam nadzieję, że wybierze spokojniejszy kurs i że tutaj nic naszemu małemu Filipkowi z tatą nie grozi. Myślę, że nie. Także zobaczmy. Odpychamy się i jedziemy. Nawet same odpychanie się, szczerze mówiąc, było łagodniejsze. Także mam nadzieję, że dojedziemy bezpiecznie i tak udało nam się. Kończymy na dole, na szczęście w pełni zdrowi. Także super. Ja myślę też, że jak tutaj już chwileczkę porozmawiasz z. Uwaga, sobie szybko przypominam, z Elisabeth to wyciągniesz na sanki. Uwaga, uwaga, mamy. Także weźmiemy sobie tutaj, zjedziemy z Jane, zobaczymy, czy nam się uda. Czy mama jest do tego stopnia, wiecie, taka no, rozrywkowa, bo ona jednak zawsze była wiecznie poważna. Ja myślę, że jak nasza tutaj Laura była mała, to na nigdy w życiu nie była na sankach, bo to nie byli tacy rodzice. Oni głównie skupiali się na karierze, a nie na wychowywaniu naszej Laury. Ale myślę, że Laura teraz na starość chce im zapewnić wesołą starość i weźmie ich na sanki. Zobaczymy, czy mama się zgodzi. Tutaj troszeczkę. Z Elizabeth, może jej skreślimy, żebyśmy zdążyli poprosić tej mamy, żeby z nami zjechała. Tymczasem tutaj obserwuje Felix, wdrapuje się raz jeszcze z małym Filipkiem na górkę, a Lili bawi się tutaj w śniegu wesoło. Zobaczcie, jest już rozbawiona, szczęśliwa, także najważniejsze baw się dalej w śniegu, proszę cię bardzo. No i chyba w to nie uwierzycie, bo ja też nie do końca dowierzam, ale mama Jane ze skwaszoną wprawdzie miną, ale dała się namówić naszej Laurze. Zobaczcie, jak ona ma fredną minę, naprawdę. Tymczasem musiałam zadzwonić pod Dwarda, bo on już poszedł do domu. No i zobaczcie, idzie z wieszonymi ramionami, ale trudno. Ma dać radę. Ciekawe, czy się wpakuje. Zobaczymy. Sobie zbliżamy na Laurę. Lauro, mknijcie. Mam nadzieję, że nie wywalisz mamy, bo ona nam chyba tego nie wybaczy. I uwaga, dziewczyny, odpychajcie się i jedziemy! Uwaga! Słuchajcie, ja robię dużo zdjęć na miniaturki, oczywiście nie wiem, którą wybiorę, ale chciałam wam pokazać, jaki kadr udało mi się zatrzymać, że mama się uśmiechnęła. No, macie dowód na to, że naprawdę tutaj trzyma się mocno, ale się uśmiecha. Zobaczymy, co dziewczyny widzą, jaka jest ich perspektywa. Czekajcie, czekajcie, no to jest ośla, ośla łączka, także nie przesadzajmy. O chyba dopiero będziemy wjeżdżali właśnie na górę, także pozwólmy im ja na szybko. O, dokładnie, jak widzieliście, tam właśnie mknęliśmy, Skaczemy i ups, ups, ups. Udało się dojechać bezpiecznie. Zaczynamy na dolekę miny. Mama jest chyba zadowolona, także najważniejsze. Jeżeli Edward już przyszedł, a mam nadzieję, że przyszedł, to słuchaj, Felix, może ty spróbujesz iść z teściem na samki. Zobaczymy, jakby się ucieszył. Chodź Edward, pójdziemy razem. Tutaj, mama, mama idzie wkurzona. No, mamo, no nie wkurzaj się, proszę cię, wyluzuj troszeczkę, chociaż na starość, bo, bo tego życia nie wiadomo, ile ci jeszcze zostało. Także okaż tej mamie podziw, że się dała na to namówić. No, już więcej jej nie proś, bo widzimy, że Jane, no to chyba nie jest. Niestety jej. Myślę, że jedyne, o czym ona myśli, to o tym, że śnieg pobrudził idealnie wyprasowaną spódniczkę, bo przykładowo nadal jest tylko taką simką. Ale no cóż, no miejmy nadzieję, że może gdzieś kiedyś to się zmieni. To jest z nią chwileczkę jeszcze rozmawiamy, wchodzimy w jakąś dyskusję. Tymczasem kazałam tutaj małego, małemu zejść, pobawić się w śniegu. Potem to jeszcze możesz chwileczkę porozmawiać z siostrą o superbohaterach, widzieliście? O sztuce może porobić troszeczkę, objąć czule, porobić troszeczkę głupich min, proszę bardzo. Mamo, proszę cię nie. nie nerwuj się, weźmy tutaj teraz tak, co byśmy mogli tutaj zrobić, ożywioną rozmowę i myślę, że moglibyśmy sobie zrobić z mamą zdjęcie, dlatego, że no z tak starą mamą jeszcze zdjęcia nie mamy, jakkolwiek brzydko to brzmi, tylko nie wiem, czy Jane się zgodzi, zobaczcie, nawet jej tutaj nie ma, dlatego, że Jane, wiecie, ona jest taka, że ta starość to trochę przeczy jej godności i myślę, że ona jest po prostu bardzo rozgniewana, jak widzimy, z tego powodu, że jej ciało zaczęło ją pomału zawodzić i ona nie chce siebie oglądać na zdjęciach, przed jakimi zapiegami kosmetycznymi, które może ma już gdzieś tam w planach, także spróbujmy ją uspokoić. To chwileczkę z nią jeszcze porozmawiamy, poproszę o wspólne spędzenie czasu. Zobaczcie, ona już chciała iść do domu. No wiesz ty co? O, natomiast Felix biegnie z tatą, tato, pokaż, jak u ty masz minę. No, chociaż ojciec się cieszy, że idzie na sanki. No dobre i to, bo trzeba korzystać z zimy, póki zima jest. Was też, drodzy widzowie, namawiam na to, żebyście poszli na saneczki czy na jabłuszka, Bo słuchajcie, ja naprawdę jest mi bliżej już do 30 niż do dwudziestki, a ostatnio byłam na jabłuszku. Kupiłam sobie jabłuszko, poszłyśmy razem. Z Zjeżdżałyśmy, bawiłyśmy się fantastycznie i polecam każdemu takie trochę obcowanie z zimą i obcowanie z śniegiem, bo uwierzcie mi, nigdy nie jest się za starym. Ewentualnie można być zbyt wstydliwym na robienie tego, czego się bardzo chce, a szkoda życia na wstyd, naprawdę. Teraz wracajmy tutaj do tego. Poprosiliśmy mamy, żeby jeszcze chwilę z nami została, mimo swojego złego humoru, i spróbujemy raz jeszcze zrobić sobie z nią zdjęcie. Może teraz uda nam się ją namówić, bo nam zależy na takiej pamiątce. Zwłaszcza, że zobaczcie, dziewczyny nawet chyba ewidentnie korzystają z jednego stylisty, tylko w innych kolorach. I uwaga, Mama się godzi, zobaczymy jak będziemy wyglądali na zdjęciu wspólnym. Fantastycznie, uważam, że to będzie rewelacyjna pamiątka dla naszej laury, bo. Tak naprawdę, no nie wiadomo, ile tej mamie tego życia już zostało. Poczekajcie, zmieniamy te pozy, ale żadna z nich nie jest tak naprawdę fajna. Każda jest taka dość groźna. Jednak bym wolała, żebyście były szczęśliwe na tym zdjęciu. O, zobaczcie. Może coś takiego? Co o tym sądzicie? Albo takie? Nie, no takie już mamy. Takie sobie wybierzemy. I robimy zdjęcia, które gdzieś tam kiedyś na pewno w naszym salonie zawisną, kiedy ściągniemy te wszystkie świąteczne dekoracje. Słuchaj, mogłabyś teraz z mamą może już darować jej bieganie tam po tych górach i jeżdżenie na sankach, bo też właściwie nie jest, czy to nie wie Wiadomo, czy to jest dla niej bezpieczne, ale możecie spróbować wspólnie ulepić bałwana. Mam nadzieję, że się uda, że mama się zgodzi. O, widzimy Edward schodzi, chyba nie chciał jednak zjeżdżać z naszym tutaj Feliksem. Możliwe, że wszedł na górę, zobaczył i wiesz co, Felix. Ta góra, mimo że jest dla dzieci, jest dla mnie zbyt ostra, chyba jednak zrezygnuję. No miał do tego prawo, nie ma co tutaj się z niego absolutnie nabijać, także może pójdziesz teraz na sanki wielokrotnie z, no nie wiem, kogo byśmy tutaj mogli wybrać, no weźmy może Lili, potem wielokrotnie z Filipkiem, jak najbardziej, troszeczkę tutaj się pobaw ze swoimi dziećmi. Laura natomiast będzie trochę jeszcze zacieślała swoje znajomości z siostrami, które pewnie znając życie już poszły, bo tak to gra często robi. Zobaczymy, czy gdzieś tutaj się jeszcze kręcą, czy gdzieś się już wybrały. Zobaczcie, już trzeba zaprosić do spędzenia czas na tej parceli, no niestety tak, ta gra trochę nam tutaj robi psikusy, ale to nic, my sobie je szybciutko ściągniemy od nowa, za chwilę dodamy do grupy i tutaj nasza Laura z nimi oczywiście porozmawia, pokażcie gdzie wy tutaj jesteście, nie tak, was nie chciałam zobaczyć w ten sposób, może nie, jeszcze nie przyjechały ewidentnie, bo powinno być skup widok kamery na nich i uwaga, dziewczyny się na szczęście pojawiły, także myślę, że to będzie dobry pomysł, żeby urządzić bitwę na Śnieżki. Właśnie my kontra Elizabeth, Dominika, może Edward i Jane. Felix, niech się zajmuje troszeczkę naszymi dziećmi. My dzisiaj się skupimy tutaj na tej części rodziny, że tak powiem. I uwaga, mam nadzieję, że nam się uda. To już widzimy, przybiegła nasza Laura. Chyba właśnie oberwała Śnieżko, widziałyście, Oberwała Śnieżko od Dominiki. Dominiko, no miej litość, Laura. Jest dużo od ciebie starsza, także już sobie tak dobrze nie radzi. O! Zobaczmy się, nabija z naszej Laury. Nie ma się co dziwić. Przyszedł też tata o dziwo, będzie brał udział w bitwie na śnieżki. Jane, no zobaczymy, czy dołączy. Na razie cały czas tutaj na nią czekamy jeszcze. Chyba przyszedł tata brać stanął po stronie Laury, bo chyba sobie staruchy, brzydko mówiąc, nie radzą z młodzieżą. Ale no miejmy nadzieję, że to jeszcze wynik nie jest osądzony. O, przyszła Jane, wkurzona jak osa. Miejmy nadzieję, że dostanie z śnieżki, żeby się trochę rozerwała. Zobaczymy, przyszła, patrzy tutaj, spogląda na swoje córki. Myślę, że nie do końca jej się podoba zabawa, ale bierze udział Dostała śnieżki, widzieliście to? Dostała śnieżki, jak spogląda, no troszkę wkurzona, ale ewidentnie nawet ją rozbawiła tutaj trochę sytuacja i zaczęła się dobrze bawić, także fantastycznie, cieszymy się bardzo. Może już czuję ducha świąt tak naprawdę. A propos właśnie świąt, słuchajcie, niech tutaj nasza rodzinka sobie się bawi, ja zobaczę co robi Felix z maluszkami, o chyba właśnie zjechali chyba mieli mały wypadek, widzieliście to? Żeby Laura tego się, o tym się nie dowiedziała, bo inaczej tutaj będziecie biedni. E, Filipku, ty zejdź, teraz ty się sam tutaj pobaw w śniegu w tym czasie, oczywiście. Ja tutaj wracam do obserwacji bitwy na śnieżki. Mam nadzieję, że nasza Laura wygrywa i pokażę Wam, co zrobiłam z kalendarzem, gdyż szczerze mówiąc, jak jest Wigilia, jest mi zawsze za mało czasu na wszystko. Dlatego podjęłam teraz taką decyzję, że Wigilię poniekąd rozdzielimy na dwa dni. I teraz tak, w środę odbędzie się wręczanie prezentów, także spotkamy się z rodziną. Myślę, że może nawet w tej restauracji przy tym długim stole zjemy coś, wręczymy sobie prezenty, troszeczkę sobie porozmawiamy, a w czwartek zrobimy wigilię, czyli kolację wigilijną, przychoince, z Mikołajem interakcje i tak dalej. Dlatego, że mówię, dla mnie ta wigilia, która trwa chyba dwie godziny, czy znaczy trzy godziny, to jest zdecydowanie za mało na wszystko. Dlatego już jutro musimy się zająć prezentami, także wydaje mi się, że w środę rano pojedziemy je dokupić, bo nie mamy jeszcze wszystkich prezentów tak naprawdę. Także no, jesteś myślę, że daleko w polu i zamiast dzisiaj tutaj być na śnieżkach, powinni byliśmy jechać na zakupy, ale myślę, że tutaj taki dzień absolutnie nie jest stracony. Nawet kosztem braków prezentów, najważniejsze tak jak już Wam kiedyś mówiłam, są dla mnie budowanie wspomnień i to jest chyba tak naprawdę teraz naszym tutaj priorytetem. Dobra, bawcie się dalej, potem byś mogła może ulepić bałwana z... Nie wiem, czy się da lepić z dwoma, chyba nie, także najpierw z Dominiką, potem ulepisz bałwana z Elizabeth, z Twoimi siostrzyczkami. My zobaczmy, czy Felix nie próbuje zabić tutaj naszej małej Lili, Bo ostatnio niestety się to prawie wydarzyło. O, zobaczcie, schodzimy sobie na dół z góry, także może kończymy na dzisiaj zjeżdżanie. Tak to wygląda, jak sobie pewnie idzie u boku, taty, zobaczcie, chyba ma już piąty poziom umiejętności poruszania się, bo naprawdę ładnie idzie. Co my tutaj mamy? Nie zezwalaj na wizyty Yamahana. Nie no, niech są jakieś wizyty, oczywiście, zrobimy sobie jeszcze z tym zdjęcie. Chciałabym to obejrzeć, ale niestety chyba mi się nie da. Widzimy, chyba bitwa się skończyła, bo Edward już tam bieg. Zobaczymy, co robi nasza Laura. I miałaś budować bałwana. Coś tutaj te budowanie bałwana, słabo nam. Idzie. Możliwe, że ten śnieg jest zbyt zamarznięty, wiecie? Także może po prostu porozmawiaj z Dominiką, e, popraw humor. Tutaj chwileczkę potem porozmawiaj, oczywiście, z naszą Elizabetą Żartuj o smarkach, niech będzie. Zobaczymy, czy moglibyśmy tutaj coś zjeść, bo nasza rodzina się robi pomału głodna. Poczekajcie, tutaj na pewno są jakieś budki. Co my tutaj mamy? Te zimowe jedzenie, takie otapanie w tej sukni, powoduje błędy, jak widzimy. Nie zwracajmy na nią uwagi. Zamów jedzenie. Co ty byś sobie zjadła? Weźmiesz sobie cokolwiek, by coś zjeść. Może ramen z jajkiem. Ty też jesteś już głodny, też jesteś głodny, zobaczcie, zamów jedzenie. Ty może sobie, natomiast zjesz miso ramen. E, czy lubi komedię? No dobra, niech lubi komedię, tylko niech nie robi się zbytnio rozbawiona, bo to grozi histerią, a to natomiast grozi śmiercią. Co tutaj się wydarza chyba właśnie. A nie myślałam, że robimy w pieluszkę, a tymczasem bawimy się w śniegu. Pokaż, jak wyglądasz. No czy to nie jest szczęśliwe dzieciństwo? Wydaje mi się, że tak. Edward uważa, że Felix jest spokojny i chce, by zostać najlepszym przyjacielem i uwaga, oczywiście tata się pogniewa, ale niestety nie możemy być twoim najlepszym przyjacielem, bo jesteśmy najlepszym przyjacielem Laury. Patrzcie, mały też może spróbować wykonać górski taniec z tą zabawką i zrobić sobie foto? z ręki to chyba się nie uda. No, sprawdźmy. Jestem w szoku, że gra pozwala na coś takiego, bo przecież to jest sim o bardzo małych rozmiarach i nie wiem, jak to by miało wyglądać. Dobra, pewno sobie zatańczymy. Zobaczcie, taniec się udaje, tańczymy. Maskotka też tańczy. Pokaż, Lili, też byś mogła sobie spróbować wykonać górski taniec. Co ty robisz? Nie, już z Felixem skończcie jeździć. Naprawdę, Felix, idź sobie coś, zjedz, wystarczy na dzisiaj. Uwaga, mały prosi o zdjęcie z maskotką. Uda się? Maskotka się do niego zniża, Zobaczcie. Ej, fantastycznie. Nie wiedziałam, że jest taka możliwość, ale aż się rozczuliłam, szczerze mówiąc. Lili, ty też oczywiście zatańcz sobie i zrób sobie zdjęcie. Ty, maluszku, mógłbyś teraz biec właściwie w stronę rodziców, bo wszyscy idą tam, także też jak najbardziej tam się możesz pomalutku udać. O, proszę bardzo, może podejdźmy po prostu tutaj wszyscy razem, niech będzie. Felix, jak widzimy, idzie sobie tutaj jeszcze figurki zrobić, zdjęcie tutaj złotej, a potem również dołączy do naszej rodziny. A Laura już chyba uderza w jedzenie, tak naprawdę. To daruj sobie, czekaj. O, przyszła twoja miska, zjedz, póki jest ciepełka. Mam nadzieję, że Ci będzie smakowała. Szczerze mówiąc, wygląda jak taka zupka chińska z jajkiem, ale no powiedzmy, że jej to jako tako smakuje. Najważniejsze, że jest ciepło i że głutej tutaj leci. Właściwie moglibyśmy też zamówić jedzenie dla naszych dzieci. Może tutaj jakiś sobe z wołowiną dwa razy zamówimy jeszcze, żeby maluszki też przyszły sobie zjeść. Proszę bardzo. I uwaga, pojawiło się jedzenie dla dzieci, także od razu przyjdzie to zjeść, żeby niech Wam tego nie zjadł. Lauro, czy Ty przypadkiem nie zajadasz? Mam nadzieję, że ona nie je tutaj tego jedzenia dla córki. Zobaczymy, czy mamy gdzieś w wyposażeniu. Chyba niestety nie. O proszę, ta mama Ci zamówiła, zajadaj. A gdzie jest to druga porcja? Przepraszam, no ewentualnie zamówimy raz jeszcze, bo mała też musi zjeść, proszę bardzo. I oczywiście pilnujemy, żeby Laura tego nie zjadła. Na szczęście udało Lili dokopać się do swojego talerzyka i też sobie teraz na spokojnie tutaj zajada. Tymczasem tutaj oni z końca skradają sobie Ceusa, bo szczerze mówiąc, to dzisiaj dla siebie czasu nie mieli za dużo, bo skupili się na relacjach rodzinnych i jakoś tego czasu dla nich samych było mało. Słuchajcie, tak sobie pomyślałam, że właściwie dla twoich sióstr mogłabyś kupić kapsułkę. Może być tutaj. Ucieszyły z kapsułki Simika. To byłaby by też poniekąd taka pamiątka dla nich z tego dnia. I damy im tę kapsułkę, oczywiście, w święta jako prezent. Nie wiem, czy dokupimy im coś jeszcze, czy nie myślę, że właściwie to też by im wystarczyło, szczerze mówiąc, bo one są bogate, one mają kilka milionów na koncie, także nie potrzebują jakichś super innych prezentów, a to po prostu jest prezent sentymentalny, który na zawsze będzie przypominał im o tym pięknym dniu, kiedy siostra wzięła je na sanki w góry i gdzie sobie troszeczkę poszaleli całą rodziną. Na szczęście udało nam się tutaj te dwie kapsułki otrzymać, bo często tutaj też się powodują jakieś błędy. I słuchajcie, ja myślę, że pomalutku będziemy może wracali do domu. Zobacz, czy jest coś na plopsi fajnego z prezentów, bo czekaj, najpierw od wyposażenia i dla kogo prezenty mamy? Dla mamy, dla Kate i dla Felicji prezenty mamy. Mamy dla naszych sióstr. Teraz brakuje nam tylko tak naprawdę dla naszych dzieci, ale tutaj zawsze byśmy mogli po prostu dać coś z wyposażenia, bo w wyposażeniu mamy mnóstwo. Ty tutaj Feliksowi możesz dać tak naprawdę skarpetki tylko jakości kiepskiej, no trochę słabo, ale brakuje takiego prezentu dla Ciebie tak naprawdę i dla ojca, ale tym by się mógł zająć Felix, także może sobie wróćmy już do domu, i Felix pójdzie na strych do swojej pracowni i popracuje nad prezentami dla swoich najbliższych. Także zresztą no musimy otworzyć kalendarz bo w poprzednim odcinku. Wiem, że zapomniałam. Wybaczcie mi proszę, ale no nie zawsze na wszystko mam czas i szczerze mówiąc nie czas, ja po prostu nie zawsze o wszystkim pamiętam i tak uważam, że ładnie udawało mi się z tymi skarpetkami, bo głównie je otwieraliśmy słuchajcie, zauważcie, jak tam jedna skarpetka czy dwie zostaną zapomniane także to też nie będzie takiego dramatu mam wrażenie, także mi proszę bardzo wybaczcie, a tymczasem przełączamy kontrolę na simkę o imieniu Laura i podróżujemy już do domu i uwaga, spotykamy się już tutaj przy żółtej skarpetce, jednej z trzech niestety ostatnich, i wyciągamy zadanie. Felixie, wiem, że za tobą jest bardzo długi dzień i najchętniej położyłbyś się spać i do dołączył do śpiącej Laury, Filipa i Lili, ale tutaj ta skarpetka przewiduje dla ciebie pewno zadanie. Wdrap się na strych, do swojego stanowiska i dla każdej kobiety dorosłej przygotuj bukiet kwiatów, żeby wręczyć je. Jej w dniu jutrzejszym. Także Felixie, wiem, żebyś się chętnie położył spać. Zobaczymy tutaj, kogo możemy zaliczyć do osób dorosłych i komu będziemy bukiet robili. Na pewno Laurze, na pewno Samancie, bo ona, jakby nie było, też przyjść do nas na święta. Czyli już mamy dwa bukiety dla Jane, czyli trzy. Dziewczynki są nastolatkami, ale myślę, że je też tutaj zaliczymy. Także pięć bukietów, musimy teraz szybko przygotować, przed nami naprawdę długa noc, także Felicja, ja Cię zaproszę tutaj do Twojej pracowni będziesz spokojnie pracował sobie tutaj nad bukietami, podejdź proszę przybiegnij truchtem, żeby przyjść szybciej ja sobie lekko też przyspieszę, zobaczmy jak Twoje zmęczenie, no pomału Cię niestety ogarnia i wybierzemy teraz tak, myślę, że dla Twojej żony zrobisz jakąś dalię i może niech to tutaj jest radosne zaślubiny, proszę bardzo kolejne jakie tutaj przygotujemy to dla Twojej teściowej, dla niej może zrobimy jakiś taki pogrzebowy. Nie, nie, dobra, to był żart. My z teściową mamy akurat dobre kontakty, także nie ma co pogrzebowych kwiatów robić. Poczekajcie, bo właściwie za każdym razem będę kończyła tej ja wybierała wazon. I wiecie co, ja myślę, że ja ten odcinek skończę. Ja tutaj z Felixem porobię w spokoju te bukiety. Jutro wam je szybko pokażę, zobaczycie, jak piękne przygotował dla swoich bliskich. A tymczasem dziękuję Wam bardzo za obecność w tym odcinku. Zapraszam Was już jutro do usłyszenia Miss Sims.